Witam majowo, tulipanowo i narcyzowo. Przedstawiam kącik taki najbardziej wcześniej kwitnący. Taka zmiana powstała u mnie w ogródku. W ostatnim roku jesienią posadziłam między trawami tulipany, narcyzy. I tu mam taki kącik. Nie przepadam za kwiatami cebulowymi, a to dlatego, że jak coś przekopuję, to potem mi się mieszają. Nie pamiętam, jakie to są rodzaje kwiatów. Ale tu już jest kąt taki, że raczej nie będę nic tu robić. Trawy późno wychodzą, więc taki kącik. No dalej to piękne już piwonie, jak zwykle strasznie wielkie, raczej wysokie. Tu mi na końcu tak słabo, ale zaczął wypuszczać słoneczniczek. Bardzo dobrze, mało w tym roku ślimaków, bo w tamtym roku bardzo mi żerowały na nim. Trochę mam bałaganu, bo mała nie przebudowa, tylko przemeblowanie jest w ogródku. Porozsiewały mi się niezapominajki, więc rosną gdzie chcą. Nawet orlik, chociaż w rowie posadzone były przeważnie rośliny niskie, bardzo niskie, płożące, ale wszystko może być, co kwitnie. Pokażę z drugiej strony. Tu mi się porozsiewały też. Nawet dzwonek. Taki on jest wysoki też. Stąd nawet wykopywałam na parstnicę. No ona już jest naprawdę za wielka, żeby rosła mi w rowie. A, zmieniło się coś też. Tu miałam obok ostnicy żurawkę. Widać pozostałości. Miała już chyba 5-6 lat. Tu jest większa. Musiałam wyciąć, bo jak widać tak leżała, że mi inne kwiaty w rowie no nie miały dopływu słońca, światła słońca nie było i takie puste miejsca. Ale miałam wykopywać, ale z korzenia wyrastając, więc trochę potrwa, zanim znów będę miała piękne okazy. Reszta jest o wiadrach. Nie tylko tu. Czekają. Będę musiała poukorzeniać, ale nie wszystko się poukorzenia. Nie mam czasu. Jak to zwykle. O, wczoraj wiatry były. Pouszkadzały. I ten... Oj, słabe coś tu mi... Połamały się czyżby? Zawiedziona jestem. No nie. Coś naprawdę się dzieje złego. Z moimi klematisami. Szczególnie tutaj. Tu mam jeden taki stary. I tu u góry rośnie. A o, proszę bardzo. W tamtym roku wypuściły nowe odnogi i ładnie rosło. Tu jedna, tu druga. Zwiędły mi. 3 dni temu tak widziałam. I to jest z łodygi tej cieńszej. To są właśnie dwie odnóżki i to właśnie te uschły. A ta gruba się trzyma tak jakby... I co chcę powiedzieć? W tamtym roku było... Znaczy, przepraszam. Bo te w tamtym roku wypuściły. 2 lata temu było podobnie. Wypuściła... Już wywaliłam tą też łodyga z ziemi. Rosło, rosło. Pąki zawiązało. Nie zakwitło, zwiędło. Tylko się trzyma ta gruba. Tu jest inny klematis. On się jakoś... O, proszę bardzo, trzyma. Ten jest taki ciemnoróżowy, a tamten jest taki fioletowy. I tylko jak pójdzie w górę, tylko ten u góry mi się trzyma. Boję się go krócej ściąć, żeby mi się rozkrzewił, bo może nic z tego nie być. A tutaj to prawdopodobnie od wczorajszych wiatrów. No zobaczymy.
Albo mi coś podgryza. Tak, o, tu widać. No zobaczymy. Coś nie mam szczęścia do powoików. Co jeszcze chciałam pokazać? Coś takiego nowego. A, nowe nabytki mam. Tu sobie kupiłam miskanta. Zobaczymy. Nie wiem, gdzie go posadzić. Może będzie wielkiej donicy. Rósł, taki mam pierwotny plan. A tu mam hibiskusa. Variegatę. On rośnie niewielki. Czytałam o nim, że te kwiaty prawdopodobnie się nie rozwijają, tylko ma takie pąki. Zobaczymy. A, jeszcze nowość to tatarak. Taki żółty. I drugi jest też, ale w paseczki. No, żurawkę też mam. Właśnie tak przy wejściu mam taką ciemnoróżową. Więc taki z nowych zakupów. Najładniejszy rododendron w moim ogrodzie. Niestety, tylko jeden mi tak ładnie rośnie. Inne są słabe. Pokażę. Co się zjada, liście zjada. O, widać. Tutaj co byliśmy wcześniej, tak samo. Kupiłam go ze względu na liście. No zobaczymy. Także chyba brązowieją właśnie, nie wiem, czy tu mają za dużo słońca i w ogóle co się teraz jak nie, ale w tym roku bardziej zjadało, liście miałam pokancerowane. No a tu mam takie miniaturowe, to już od wielu lat, ten jest taki czerwony, a tu mam żółty płożący. O, jeszcze mam w tym roku, zakupiłam żurawkę też, jeszcze jedną. Chyba ma za dużo tutaj słońca mimo wszystko, bo teraz tutaj pojawi się od południa. Troszeczkę mi zielenieje, ale może być taki cytrynowy, taki limonkowy kolor. Zobaczymy. O, tu jeszcze w tamtym roku moja hosta ulubiona, czy ulubiona, wypatrywana, biała. Miałam kilka host w tamtym roku, korzeni posadzonych, wypuściły. Po 20 maja posadziłam do ogrodu i mi padły. Została mi ta jedna i tu jeszcze jedna. Oj, zaraz pokażę. O, tak wyjmę. Ale to nie wiem, jaka to jest odmiana, tamta to biała ta. Nie wiem nawet jaka duża, bo w tamtym roku to miała, nie była za wysoka, bo to było takie ze sklepu z korzeni, a tu mam też hostę, która ma czerwone łodygi. Coś widać, o jak ten w środku, takie na razie brązowe, ale one ten. Lubię hosty, różne kolory, ładnie to wygląda w ogrodzie wtedy. Nie muszę się martwić, że coś mi nie zakwitnie. O, jeszcze taki ogólny widoczek. No, dopiero maj. To jeszcze tak trochę pustawo. Ale coś się dzieje cały czas. Każdego dnia coś nowego widać. O, o tutaj jakieś, to chyba tulipaniki jakieś, nie wiem. Wsadziłam, ale takie fajne są, bo z jednej łodyżki, może tu widać, wiatr wieje, to z jednej łodyżki mogą wyrosać dwa nawet, tu widać i tu, tu też o, jeden, taki. Jakieś miniaturowe to miało być, ale wcale aż takie miniaturowe nie są, no to tym akcentem żegnam. Cześć.